Naszym celem jest dotarcie do domu kolibrów i musimy najpierw przesiąść się na jeepy, następnie na konie, by w końcu pieszo wspiąć się na wysokość 2930 metrów. Jeepy dowiozły nas do miejsca, w którym trzeba się przesiąść na konie. Zanim to nastąpi, częstowani jesteśmy herbatą z rumem. Prawie dwugodzinna trasa pokonywana konno jest trudna zarówno dla koni, jak i dla ludzi. Po ostatnim, ostro prowadzącym pod górę pieszym odcinku trasy docieramy wreszcie do celu. Dom kolibrów znajduje się na terenie rezerwatu Acaime. Kolibry zlatują się tu do poidełek ze słodką wodą. W Kolumbii jest ponad 160 gatunków kolibrów, tutaj występuje 10 ich gatunków. Kolibry mają od 6 do 22 cm długości. Tempo uderzeń skrzydłami wynosi od 10 do nawet 90 uderzeń na sekundę u najmniejszych ptaków. Potrafią unieść się pionowo, wykonać zawis, a także latać bokiem i do tyłu. Ich serce bije 500-600 razy na minutę. Kolibry cechuje szybki metabolizm i niektóre gatunki muszą w ciągu doby zjeść pokarm o wadze ponad dwukrotnie przewyższającej masę ich ciała. Drogę powrotną wyruszamy pieszo, by zejść do Doliny Kokory. Początek trasy jest trudny, wiedzie rozmokłym, błotnistym szlakiem stromo w dół. Siedmiokrotnie trzeba przekroczyć rwący górski strumień wiszącymi i trzymającymi się na słowo honoru mostkami lub kładkami z przerzuconych nad strumykiem pni. W końcu docieramy do Doliny Kokora, która wchodzi w skład Parku Narodowego Los Nevados. Ze względu na wiatry wiejące od Pacyfiku, w dolinie jest bardzo wilgotne środowisko. Zazwyczaj tonie ona we mgle, a deszcz pada tu w zasadzie codziennie. Z tego powodu trasa prowadząca przez dolinę jest bardzo błotnista. W Dolinie Kokora rosną palmy zwane woskowymi, które są najwyższymi palmami na świecie, osiągającymi nawet 60 metrów wysokości. Ich szaro-zielone liście mają do 5,5 metra długości. Palmy woskowe uznawane są za narodowe drzewo Kolumbii. Dawniej wosk, od którego wzięła się powszechna nazwa palmy, wykorzystywano m.in. do produkcji świec. Po trekkingu wracamy jeepami do Salento, tego pięknego kolonialnego miasteczka, które przyciąga rzesze turystów kolumbijskich oraz zagranicznych.